Witajcie moi drodzy, tutaj Renerte i witam was w 9. odcinku z naszej serii z GYLT. Ostatnim razem dotarliśmy do punktu bez powrotu i tak oto ruszamy na, miejmy nadzieję, ostateczny ratunek dla Emilki. A czy się okaże, że to jak z jakiegoś powodu jest jakiś kompletnie osobny akt gry albo coś, to cóż, czas pokaże, nie? Nie dowiemy się, jak nie będziemy grać, prawda? Zakładam, że tam się chcemy dostać pewnie, nie? Ale to jest zablokowane. Dobra. Baterie nam się przydadzą. Okej. Czy my tu damy radę czmychnąć, czy będziemy musieli atakować? Chyba wszędzie da się czmychnąć w tej grze, więc nie sądzę, że będziemy musieli ale nie mamy tutaj też puszek chyba, nie? Nie mamy. Ale tutaj jest więcej pudeł, to może czmychniemy za nimi? Dobra, ty się odwróć. Dzięki. Nie, nic nie widzisz. A shit. Nie, nic nie widzisz. Wydawało ci się... Czy da się na nim zrobić skrytobójstwo? Da się. To bardzo dobrze, bo mam wrażenie, że mielibyśmy z tym typusiem problem. Tamten patrzy w tamtą stronę. Więc możemy po prostu wyjść. Po schodach? Maybe? Raczej tak. Na pewno damy radę w kucku. Być może jakbyśmy wstali, to by Sally usłyszał potworek. Aha, tu trzeba poświecić, dobra. Co, będziemy wchodzić przez okno, czy... Ale, bo to jest podłączone do czegoś tam. Tam kabel idzie na górę. Szybko. No. Ty, dobra mechanika nawet, podoba mi się. This is cool. Dobra. O, widoczek jest fajny, Sally, jakbyś tak spojrzała jednak w to. Jak tam bateria? Potrzebujemy. Czemu muzyka się urwała? Czy mi się wydawało? Dobra, ej, ale... Aha, drogo, tutaj też musimy pewnie poświecić gdzieś. Tak, bo tam jest platforma. Dobra, ale gdzie ona jest podłączona? Aha, dobra, czekajcie. Tam idzie kabel. Potem idzie gdzieś... Czekajcie, o, tu idzie kabel. Tu. A, czyli to będziemy musieli się skradać na czas. Bo tutaj trzeba poświecić gdzieś, tak? Czekajcie, bo ten kabel... Tak, tutaj to ten kabel... Nie, to... Aha, nie, pomyliłem kable. Dobra. Ale czekaj, nie, jest tutaj ta płytka, tylko ją zasłania to. Aha, dobra. To musimy zrobić tak, jak myślą mi się. O, dobra. Okej, super. No to dotarliśmy do tego guziczka, który mieliśmy tam na początku. I tam mamy jakieś wejście, już widzę, w kanały. I raczej nie jestem fanem tego faktu, ale no cóż. A możesz tak ciszej trochę? Czy chcesz tu ściągnąć wszystkich wrogów? No. Ale mamy przynajmniej skrót. Może będzie nam do czegoś potrzebny. Oczków szukamy, prawda? O! Wy na mnie tu patrzycie, co? Wszyscy. Chyba trzy. dwa, trzy. No, tak, wszystko. Możemy tu wstać? Nie możemy tu wstać, dobra. Będziemy się... Okej. To rzeczywiście jest jakaś kopalnia. Okej, my jest... Aha, my teraz doszliśmy... Ten, tak naokoło. Dobra, na górę. Dobra, okej. Teraz jesteśmy w kolejnej części. Ouu! Na ciebie to widzieliśmy tylko w cutscenkach rysowanych. Siema, Żeniu. Latarkę! No skurczybyk, widzieliście? No fajnie, super, dzięki. Latarkę nam zabrał. Dobra. Okay, tu musimy ewidentnie zeskoczyć. I tu mamy guzi... Tu mamy nie guziczek, ale mamy korbkę. Aha, dobra, nie, czekajcie, to się nie tak obsługuje. I... Hop. Dobra, ale pytanie brzmi tak naprawdę... Co my chcemy tu osiągnąć? My pewnie chcemy jakiś wózeczek przetransportować, prawda? Bo będziemy tutaj te segmenty właśnie obracać, pewnie z wózeczkiem na nich. Tak, bo tam się, bo jak wiecie, no Sally nie umie skakać, więc nie przejdzie nad tymi dwoma deseczkami, to jest dla niej bariera, no nie do przebycia. Dobra, co mamy z tą zrobić? Czy ty się patrzysz? Aha, latarki nie mam. Co mam zrobić? Czekajcie, jak latarki nie mam. A, dobra, tu jest drabina. Wspinaj się po drabinie. I szybko się inhaluj. Dzięki. O, i mamy puzzle. Muzyczka gra dalej. Dobra. Czyli chcemy zrobić to... Okej, czekajcie, bo... Aha, bo mamy dwa cele, do których chcemy się dostać. Ale jeden nadajnik. O, no to luzik, to zrobimy to tak. I potem... Aha, nie, bo to nie damy rady tego wtedy tak przeprowadzić. To może musimy to w takim razie jednak przeprowadzić w tym kierunku. Aha, tylko wtedy nie damy rady tego, co to tam poprowadzić. Oj. To może coś takiego? O, tak, to zadziała na 100%. No. Idealnie, moi drodzy. O, a tu jest wózeczek, widzieliście? Mówiłem. Ma się te moce przewidywania. A, tu jest łańcuch nawet, nie zauważyłem za pierwszym razem. Dobra. To teraz musimy w takim razie zejść na dół po wózeczek, tak? A ten typ pójść dalej tutaj czatuje i myśli, że jest spoko, nie? Dobra. Dlatego przecież zabójstwo działa, no bo latarki nie mam. Oczywiście, że tak. Okej, ale teraz jest z was więcej, to niedobrze. Ale spróbujemy popchać wózeczek, może nikt nam w tym nie przeszkodzi, jak dobrze pójdzie. Chociaż być może musimy tajemnić, nie wiem czy on się odwraca. Tamty pójść być może nas zauważy, chociaż z drugiej strony zasłania nas wózek i nie wiem czy to się liczy. Najwyraźniej się nie liczy. Jeżeli się liczy, że nas wózek zasłania. No to dobra. Nie, nie ma tu nikogo. Ała. Noż, jak ja mam cię teraz zgubić, cycuś? Dobra. Zawróć. Dzięki. Dobra, teraz się schowaj za wózkiem, dla zasady. Poczekamy cały cykl. Będzie pięknie. No. Dziękuję. Dobra, i teraz kolejny cykl, bo oczywiście nic nie ogląda się tak wspaniale jak czekanie. I kolejny cykl, bo teraz byśmy nie zdążyli zapchać tego wózka na czas. Wspaniały entertainment, polecam, naprawdę. Łóż i dasz się wykorbiło. Nice, no i odydyt, Sally, zgadzam się z tobą, tak jest. Dobrze, czy jest tu jakaś znajdźka? Chyba nie, dobra. No to idziemy na górę. W sumie to pewnie tu już nie ma znajdziek żadnych, nie? I na area 0000, no okej. Nie ma żadnych znajdziek. Więc jak ktoś liczył na znajdźki w tym rejonie, no to się zawiódł. Przykro mi. Ale mamy inhalator za to. Dobra, a gdzie idziemy? Aha, musimy tutaj zgasić po prostu. A, bo gaśnicę mamy przecież. Nie mamy latarki, ale mamy gaśnicę. I więcej wózków. Okej. Ja tego nie muszę kompletnie wyciągać, nie? Wystarczy, że tak, żeby przejście sobie zrobić. Tak. No i świetnie. Nie wiem tylko wciąż dokąd tak naprawdę my zmierzamy z tym wszystkim. No ale zakładam, że prędzej czy później się to okaże. Jak zobaczymy Sally. No są pościgi, są wybuchy. No to można powiedzieć, że ten let's play już się kwalifikuje do filmu akcji. There she is. I'm almost there. Oj, nie słyszy nas ponownie. Zakładam, że dojście nie będzie takie proste. Szczególnie, że już idziemy w przeciwnym kierunku. Bardzo możliwe, że tak właśnie jest, Sally. Ale no... Żeby się przekonać naprawdę, musimy Emily ocalić wpierw. Okej? Okej. No nie mamy latarki, więc nie rozświetlę tych ciemności, ale też zakładam, że w takim razie ciemności nas nie bardzo interesują. Czy to jest na timing, czy... Czy mogę ja to zamrozić po prostu? Mogę to zamrozić. Okej, tu mamy prąd, ale prąd też możemy zamrozić. Dobra. O, i jest drabinka. I gdzie my jesteśmy teraz? Nie wiem. Nie wiem, gdzie jesteśmy. Może stamtąd przyszliśmy, nie? Nie, nie, bo byliśmy wyżej. No to by... What? Nie, czekajcie, to będzie miało sensu. Ale mamy tu puszki. Idzie tu jakiś prąd, no, no. O, ale jest guzik i jest inhalator, więc mamy już komplet inhalatorów i mamy guzik do wciśnięcia. Mogę wziąć lampę? Naprawdę nie? Szkoda. Jeszcze przez tą lampę nawet nie patrzyło mi się, co się stało tak naprawdę. O, ale chyba to po prostu, ta kładka tutaj została opuszczona. I mamy tutaj kolejny guziczek, już widzę za szybą. Tylko jak my się tam dostaniemy? Aha, bo tutaj potrzebujemy tej puszki. I tej mechaniki akurat nie było od jakiegoś czasu, bo ostatni raz ta mechanika się pojawiła chyba w trzecim odcinku tylko, tak naprawdę. Nie wiem, czy ona specjalnie się przewijała jakoś częściej. Może jeszcze raz gdzieś w międzyczasie. A teraz jesteśmy już na 9. odcinku. Więc no, jest jakieś 5 odcinków przerwy od tej mechaniki. Nice. Dobra, czekajcie, co to nam zrobiło? Będzie zaś się nie patrzyło. Ej, ja to słyszę, gdzie ty? Bo co ja mam z tym, bo jeśli chodzi o to, no to co ja z tym mam zrobić? Czekaj, ale teraz jest tutaj zasypane, co? Wait. Why yes, I am. I co mi zrobisz? Chociaż szczerze mówiąc, obecność tej fake Sally tam sugeruje, że tam będziemy, albo w jakiś sposób wypuścimy ją stamtąd, prawda? Uspokój się, fake Sally, już masz swój udział, to się uspokój, ok? Dobra, przyszliśmy stamtąd. A, to chyba... A ta, bo to pewnie było opuszczone, zaraz to... No... Niestety... Nie jest to taka prosta sytuacja. Ale też całe szczęście w tym konkretnym przypadku to jest gra, prawda? Ale naprawdę przejmujcie się swoją rodziną, swoimi znajomymi. Dbajmy o siebie nawzajem. Naprawdę warto. Okej, to jest jakaś szatnia górnicza. Jest autosave. Okej, no tu nie ma przejścia, ale możemy tu wyjść. Jest guzik, jest korbka. Okej, no to korbka. Bo... Co nothing? Jak nothing, jak nawet nie próbujesz? Okej, kurde. Spokojnie, że ja nalegam, O, ale jest puzzle. Ciekawe po co. Dobra, mamy... Ojej, mamy 4 cele i mamy 1 nadajnik tylko. Dobra, tak, to ewidentnie będzie w ten sposób. I potem tak. I potem... Aha, nie, no czekaj, no bo... Nie, no nie może być tak, bo nie przeprowadzimy tego w ten sposób. Bo to jedyną będzie... Jest problematyczne, bo nie możemy tam prądu doprowadzić. Dobra, no to w takim razie... zastanówmy się, jak możemy prąd doprowadzić do tego. Musi to być w takim razie... Jedną z tych 2 opcji, na pewno. I wtedy mielibyśmy to tak na przykład i musielibyśmy to przeprowadzić stąd. O. I... Tylko nie tak, tylko... Tak. O. No. Zrobione, moi drodzy. Wait, co to było? Świat... Oczywiście tylko... Aha, nie, to po prostu prąd płynął, bo myślałem, że, że coś wbiegło do pokoju. Ale to po prostu ta biała... Nie, to po prostu prąd po kablu po prostu popłynął. Dobra, po co my to otwieramy? A, tam też się otwarło, czyli ten wózek nam jest potrzebny. Dobra, dobra, spoko. Wózek numer 3, here we go! I oczywiście para. Jeju, puść to, Sally, musimy gasić. A raczej zamrażać. No! Czy to za timerze? No, zamruź. Okej, dobra, tym razem zadziałało. To się chyba nie odmraża, co? Odmraża się. Pchaj, 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 szybko! Sally! No, brawa. Dzielna dziewczyna. Teraz tylko pytanie, do czego nam to posłuży? A, bo tu jest winda. A. Okej, okej. I tu jest guzik. To co? Muszę po prostu wcisnąć i wbiec. Okej. Pięknie. Kolejny inhalator, ale nie potrzebujemy żadnego w tym momencie, więc to jest plusik. Dobrze, ale na tym etapie zakończymy ten 9. odcinek. Czy 10. będzie ostatni? Nie wiem. Pewnie nie, ale możliwe. Więc jeśli wam podobało, to nie zapomnijcie stawić lajka, nie zapomnijcie wyrazić swojej opinii w komentarzu i zasubskrybować kanał, żebyście widzieli następny 10. odcinek, i inne filmy, i kolejne odcinki, jeśli będą. Pa, pa, cześć.